dobre? My Polish is finished. To jest tyle, jeżeli chodzi o mój język polski. I'm trying to learn Polish, but it's very hard. Próbuję nauczyć się języka polskiego, ale to niełatwe. They feed me, they said, eat Polish food, you will learn fast Polish language. Oni mnie tu karmią mocno polskim jedzeniem i mówią, jedz, jedz, jak najwięcej tego polskiego jedzenia, szybko się nauczysz wtedy polskiego języka. I'm eating Polish food and I'm getting fed, but not Polish. Jem, jem i tyję tutaj w brzuchu, ale nie nauczyłem się za wiele polskiego. It is so great to be here this evening. I to cudownie jest móc być tutaj dzisiaj z wami. And it was a wonderful worship team who was worshiping. Było cudowne móc słuchać tego wspaniałego uwielbienia z grupą uwielbienia. This morning we was in the car and we start praying and brother he shared Psalm 117 with me. Dzisiaj rano jak jechaliśmy na usługę do innego kościoła, brat czytał Psalm 117 i podzielił się tym z nami. I would love to read Psalm 117 in my language in Urdu. I chciałbym przeczytać Psalm 117 w języku Urdu. And then my brother will translate. A potem mój brat przetłumaczy to. ए कोमो सब खुदावंत की हमद करो ए उम्मतो सब उसकी स्ताइश करो क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है और खुदावंत की सच्चाई अबदी है खुदावंत की हमद करो आमेन Chwalcie Pana wszystkie narody wysławiajcie go wszystkie ludy albowiem łaska jego jest można nad nami a wierność jego trwa na wieki Alleluja. Amen. Alleluja. Amen. It was amazing. Like I was learning Polish, but it was totally difficult. But I realized, like Polish and Urdu is not different language; it's a similar language. I wiecie, tak próbując nauczyć się języka polskiego, zobaczyłem, że język Urdu, którym się posługuję, i polski nie są tak bardzo różne od siebie. Are you agree with me? We speak same language. Czy zgodzicie się ze mną, że mówimy tym samym językiem? Okay, let's see. Okay, zobaczmy. In Pakistan we said hallelujah. W Pakistanie w Urdu mówimy hallelujah. What Polish hallelujah? A po polsku jak to jest? Hallelujah. Hallelujah. We said in Pakistan amen. W Pakistanie mówimy amen. What is the Polish amen? A po polsku? Amen. See? Amen. There's no different. We have same language. Widzicie, to nie jest takie różne od siebie. Mówimy tym samym językiem. My brother and sister, it is not important to speak the same language. Drodzy bracia i siostry, tu nie chodzi o to, że wszyscy musimy mówić tym samym językiem. Important is to worship wonderful God together. Ale wspaniałe jest to i ważne, że oddajemy cześć temu samemu Bogu. When I become follower of Jesus, kiedy stałem się naśladowcą Jezusa and I see the beauty of Christ, i zobaczyłem, jak wspaniały, cudowny jest Jezus, like different color, different nation, different countries, they're worshiping same God, doesn't matter which country we belong to. I zobaczyłem, że chrześcijanie w różnych krajach, wśród różnych narodowości oddają cześć temu samemu Jezusowi. I jakie to cudowne dla mnie było. This is the beauty of Christ, even we belong to different country, but we are one body in Christ. I to jest wspaniałe, że możemy uwielbiać tego samego Boga, chociaż jesteśmy z różnych narodów, to jesteśmy jednym ciałem Jezusa Chrystusa. On the way to I was in Germany and then my friend they sent me to Poland and they start praying for me. Kiedy byłem w Niemczech, moi przyjaciele modlili się o mnie, wysłali mnie jakby do Polski. And all my brothers and sisters they are from Afghanistan, from Iran, from Korea. And from Pakistan. I moi bracia i siostry tam w Niemczech są z różnych krajów, z Afganistanu, z Iranu, z Syrii, z Pakistanu czy z Korei. And we serve for God together. I tam razem służymy Bogu. And they prayed for me. I oni się o mnie modlili. And on the way to Poland they said, you're going to Poland and tell our brother and sister in Poland, we said hi from Germany. A kiedy jechałem do Polski, oni do mnie dzwonili i mówili, jak będziesz już w Polsce, zobaczysz naszych braci i siostry, powiedz im, że ich pozdrawiamy. And your brother and sister from Germany, they're saying hi. Więc nasi bracia i siostry z Niemiec pozdrawiają was serdecznie.
And I was on phone and with call with my friend from Pakistan, and he said, "Hey, tell my brother and sister from in Poland, we said hi from Pakistan." A kiedy rozmawiałem z moim bratem z Pakistanu, on powiedział: "Powiedz naszym braciom i siostrom w Polsce, że też ich pozdrawiamy." And your brother and sister from Pakistan, they said hi. Więc bracia i siostry z Pakistanu też was pozdrawiają serdecznie. And I think this is the beauty of Christ. I wiecie, myślę, że to jest właśnie piękno Chrystusa. This is the beauty of Christ. To jest piękno Chrystusa. My brother and sister, drodzy bracia i siostry, many of you, you know, don't know about Pakistan. Być może wielu z was nie wie za wiele na temat Pakistanu. Many of you, you haven't heard about Pakistan. Być może nie słyszeliście za wiele o Pakistanie. But God brought me here to encourage you. Ale Bóg przyprowadził mnie tutaj po to, żeby was zachęcić. How great God is. Do tego, żebyście wiedzieli, jak wielki Bóg jest. Country doesn't matter for him. Dla Niego nie ma różnicy, w jakim kraju żyjemy. He work everywhere. On działa wszędzie. Tonight I wanna share one story with you. Dzisiaj chcę się z wami podzielić jedną historią. And this story is not my story. Ale to nie jest moja historia. This story is my Jesus story and my God story. To jest historia mojego Boga, mojego Jezusa. This story is your God story in my life. To jest historia waszego Boga w moim życiu. In this story I wanna share my life before Christ. W tej historii chcę się podzielić, jakim byłem człowiekiem, zanim poznałem Chrystusa. And how I met Jesus. W jaki sposób Go poznałem. And what I'm doing now. I to, co robię teraz. I'm from Pakistan, it's a big city, Lahore. Pochodzę z Pakistanu, z takiego wielkiego miasta Lahore. And about my family, my whole family, they are Sunni background believer. I cała moja rodzina jest muzułmanami z takiej odmiany islamu sunnitów. And my grandfather, my father and my older brother, they are imam in Pakistan. A mój ojciec, mój starszy brat, mój dziadek, oni wszyscy są imamami w Pakistanie. And my older sister, she's one of professor in Islamic University in Pakistan. A moja starsza siostra jest profesorem na Uniwersytecie Islamskim w Pakistanie. Because my father was imam and he, when I was 5 years old, he took me in mosque and he started teaching me how we read Quran, how we pray 5 times a day. I kiedy ja miałem 5 lat, mój tata, imam, zabrał mnie ze sobą do meczetu i pokazał mi, jak my się modlimy jako muzułmanie 5 razy dziennie, jak czytamy Koran. And when I was 9 years old, a kiedy miałem 9 lat, he sent me in an Islamic school, it's called Madrasa. On posłał mnie do islamskiej szkoły nazywanej Madrasa. This is it's called Islamic University. It is a free for Muslim people. To jest taki właśnie taka szkoła, taki uniwersytet islamski i on jest wolny, można tam uczęszczać za darmo. Muzułmanie tam mogą chodzić za darmo. This is my class. To jest moja klasa. You can see like hundreds of people, students, they are reading Quran, but Quran is in Arabic. Widzicie, jak wielu uczniów tam czyta Koran, ale Koran jest po arabsku. And nobody knows what does mean this Arabic. I nikt nie wie, nie rozumie, co tam jest napisane po arabsku. But all students, they are memorizing Quran in Arabic. Ale wszyscy ci uczniowie, ci studenci zapamiętują Koran po arabsku. But nobody has question, why we reading Quran in Arabic? We don't understand this. Ale nikt nie zadaje pytania, dlaczego my czytamy Koran po arabsku, chociaż nic nie rozumiemy, co tu jest napisane. I start memorizing Quran. Więc ja zacząłem zapamiętywać Koran. And I memorized whole Quran in 3 years. I nauczyłem się na pamięć całego Koranu w przeciągu 3 lat. And I got a title is Hafiz. I dostałem przez to taki tytuł Hafiz. And then I went to another study to start my seminary in Islam. A potem poszedłem na kolejny czas nauki. And to learn about Sharia and to learn what does mean this Quran. Po to, żeby nauczyć się szariatu i tego, co tu jest napisane, co tam było napisane w Koranie. It was almost 4.5 years study. To trwało ponad 4.5 roku. And I got another title is half Qari. I potem, jak to ukończyłem, dostałem kolejny tytuł Karim. And during this time, when I was studying the history of Islam, history of Muhammad. I kiedy tam uczyłem się historii islamu, historii Mohameta. And I was looking my parents, my father, my grandfather and all other Muslim people. Patrzyłem na mojego tatę, mojego dziadka, moich rodziców i innych muzułmanów.
All Muslim people, they are crying. To wszyscy ci muzułmanie, oni płaczą. Because of sin. Oni płaczą z powodu grzechu. And I was also crying because of sin. Ja też płakałem z powodu grzechu. Even I memorized whole Quran and I become a Qari and Hafiz and I was praying 5 times a day, but still I was crying because of sin. I ja modliłem się 5 razy dziennie, dostałem te tytuły i zapamiętałem cały Koran, to i tak nadal płakałem z powodu grzechu. But hadith said there is one way to go in heaven without judgment day. Ale hadisy mówią o tym, że jest tylko jeden sposób na to, żeby pójść od razu do nieba bez dnia sądu. Is a jihad. To jest wziąć udział w drodze dżihadu. And in Islam, all Islamic school in Pakistan, they train for jihad. I w Pakistanie wszystkie szkoły islamskie uczą drogi dżihadu. And I went for jihad training. Więc ja wziąłem udział w takim szkoleniu, jak wziąć udział w drodze dżihadu. During the training time, I was praying. I said, "Oh Allah, give me one chance to go for jihad." I podczas tego szkolenia prosiłem, modliłem się i pytałem i prosiłem Allaha, żeby dał mi możliwość wzięcia udziału w dżihadzie. And go to heaven. I żebym mógł pójść od razu do nieba. And kill myself. Żebym mógł się zabić i pójść od razu do This nieba. Was my prayer even. To była moja modlitwa. I didn't get any chance for jihad. Ale nie dano mi tej szansy, żeby wziąć udział w dżihadzie. I finished my whole study about 7.5 years. Więc po około 7,5 roku skończyłem wszystkie, całą swoją naukę. And I was 3-time first prize gold medalist in my state. I w moim stanie tam w Pakistanie byłem 3-krotnym złotym medalistą znajomości Koranu. And I was a good teacher in Quran. Byłem dobrym nauczycielem Koranu. And then in 2000 I became imam in my city. I wtedy stałem się też imamem w moim mieście. And then my ministry they decided to send me in Europe and start planting mosques in Europe. A moja misja muzułmańska postanowiła, że wyśle mnie do Europy, żebym tam zakładał meczety. And I came in Athens, Greece in 2005. Więc w 2005 roku przyjechałem do Aten, do Grecji. And I planned first mosque in Athens in 2005. I w 2005 roku założyłem już swój pierwszy meczet. Second mosque I planned in 2007 in Athens. Drugi meczet w Atenach założyłem w 2007 roku. And I start my ministry with the other Muslim people and try to convert Christian people to Islam and evangelize Islam among Christian people. I moim celem było nawracanie chrześcijan i praca wśród chrześcijan po to, żeby nawrócić ich na islam. And during this time I was looking a job. Ale w tym czasie szukałem też pracy zarobkowej. Because in Pakistan I have everything, but in Greece I have to pay my tax, I have to pay rent. Bo w Pakistanie miałem wszystko, ale jak mieszkałem w Grecji, musiałem płacić podatki, musiałem płacić czynsz. During this time. I w tym czasie. My friend, they helped me to find a job. There was a Christian couple and they have one shop. Moi przyjaciele powiedzieli, że jest jedna para, jedno małżeństwo, które ma sklep. And they helped me to find a job, but the problem was this there was a Christian. I oni pomogli mi tam znaleźć pracę, tylko problem polegał na tym, że ci szefowie, to małżeństwo byli chrześcijanami. And I don't like work with the Christian people. A ja nie chciałem pracować dla chrześcijan. Because I was imam. Bo byłem imamem. And but my friend they said, "Imam, this is a good chance for you to go there and work there and convert them to Islam." Ale moi przyjaciele przekonali mnie, że imamie to będzie dobra okazja do tego, żebyś tam pracował i nawrócił ich na chrześcijaństwo. And I said, "Oh, this is a good chance for me and I can convert them to Islam." Więc ja powiedziałem, no to będzie dobra szansa na to, żeby nawrócić ich właśnie na islam. I went there and I start working. Poszedłem tam i zacząłem pracę. And but when I start my work, I talk to this lady, my boss. I said, "Look, I'm imam and we pray 5 times a day." Ale zaczynając tam pracę, poszedłem do mojej szefowej i powiedziałem jej, że ja jako imam modlę się 5 razy dziennie. Whenever I have my prayer time, I have to go for my prayer. I za każdym razem, jak jest czas w ciągu dnia na modlitwę, to ja muszę iść się modlić. Maybe you know Muslim people they pray 5 times a day. Być może wiecie, że muzułmanie modlą się 5 razy dziennie. And she said, "Imam, no problem. You can work here, but whenever you want to go for your prayer, you can go for your prayer." I ona powiedziała, nie ma problemu imamie, jeżeli chcesz chodzić na tą swoją modlitwę za każdym razem, jak będzie ten czas, idź i módl się. Because of lot of work, ale z powodu tego, że było tam dużo pracy, many time I forget my prayer time. Wiele razy zapominałem o modlitwie. And my boss, she called me many time and she said, "Imam, go for your prayer, this is your prayer time."
I wiele razy moja szefowa przychodziła do mnie i mówiła: i mamie, idź na modlitwę, to jest czas na twoją modlitwę. And I said, oh, she's a Christian, she must stop me. Why she said go for your prayer? A ja mówiłem, przecież to jest moja szefowa, chrześcijanka, ona powinna mnie powstrzymać przed tym, żebym szedł na modlitwę. Imam, when you're going for your prayer, please pray for us and our business as well. Ale ona, kiedy przychodziła i zachęcała mnie do modlitwy, mówiła też: idź pomódl się za nas, żeby nasz interes, ten biznes, dobrze szedł. Whenever I go for my prayer, in my prayer I have to read Quran. I kiedy ja szedłem się modlić, w mojej modlitwie muszę czytać Koran. When I read Quran, I know what Quran teach me. Kiedy czytam Koran, wiem, czego on mnie naucza. Many time I come back and she said, Imam, did you pray for us? I wiele razy, kiedy przechodziłem z powrotem, ona pytała: imamie, modliłeś się za nas? And she said, I said, yeah, I prayed for you. A ja mówiłem: tak, modliłem się. In Greece I saw love, peace, forgiveness and human rights. Ale w Grecji zobaczyłem tak naprawdę, czym jest miłość, czym jest przebaczenie i takie poszanowanie dla praw człowieka. In Greece I saw how Christian people they live. Tam zobaczyłem, jak chrześcijanie żyją naprawdę. Because in Pakistan when I was in Islamic school. Bo w Pakistanie, kiedy byłem w szkole muzułmańskiej, islamskiej. And what I learned about Christian people and about Europe. To, czego się nauczyłem na temat chrześcijan i na temat Europy. The Christian people who eat pork 24/7. To, że chrześcijanie jedzą wieprzowinę 24 godziny na dobę. This was a picture in my mind. Taki by miałem obraz w głowie. Pork is unholy animal in Islam. A wieprzowina, świnia jest nieświętym, jest nieczystym zwierzęciem w islamie. Christian people who drink vodka 24/7. Że chrześcijanie piją alkohol 24 godziny na dobę. Christian people in my mind was the Christian who have sex 24/7. To są tacy, którzy uprawiają seks non-stop. Christian people in my mind and Europe was the Christian who don't like Islam and who don't like Muslim people. W mojej głowie miałem obraz chrześcijan i Europejczyków taki, że oni nienawidzą muzułmanów i islamu. This was a picture in my mind about Christian and about West. Taki miałem właśnie obraz na temat chrześcijan i na temat ludzi z zachodu. When I came to Europe, ale kiedy przybyłem do Europy, and I saw in my eyes and it was everything was wrong what I was learning in Pakistan. Zobaczyłem na własne oczy, że to było błędne to, czego się uczyłem w Pakistanie. Because in Europe I get thirsty, they give me to drink, I get hungry, they give me to eat. Bo kiedy tam mieszkałem w Grecji, moja szefowa, jak byłem głodny, czy chciało mi się pić, zapraszała mnie, żebym usiadł z nimi przy stole, dawała mi jeść, dawała mi pić. In Europe they give me freedom to pray for 5 times a day. Tam dano mi wolność do tego, żebym się modlił tyle razy, ile będę chciał. They were Christian, but they was very honest with me and very gentle to me. To chociaż oni byli chrześcijanami, oni byli bardzo ze mną uczciwi, tak dobrze ze mną postępowali. And then I start asking question to myself. I said, what I'm doing? Why I'm wrong all the time? I wtedy zacząłem zastanawiać się i zadawać sobie pytania, co jest nie tak tutaj w tym wszystkim. And then I start looking back my country in Pakistan, what we are doing with the Christian people in Pakistan. I wtedy zacząłem też przyglądać się temu, jak my jako muzułmanie traktujemy chrześcijan w Pakistanie. In one time I was involved doing that, to persecute Christian people. I was agreed to persecute Christian people. I pewnego razu tam, żyjąc w Pakistanie jeszcze, brałem udział w prześladowaniu chrześcijan. I have some picture with me. Mam pewne zdjęcia ze mną. It's present Pakistani Christian people. I to pokazuje tak naprawdę życie chrześcijan w Pakistanie. This is the churches in Pakistan. To jest kościół w Pakistanie. They are persecuted every day. Tam prześladowania są codziennie. They have no freedom to worship and they have no freedom to tell anyone about Jesus. Oni nie mają wolności do tego, żeby móc uwielbiać Boga czy głosić Ewangelię. This is the people from my ministry and they burn one Christian town. I to są ludzie z mojej misji muzułmańskiej i oni spalili jedno chrześcijańskie miasteczko. And there was burned many Christian people in Pakistan. I spalono wiele takich miejsc w Pakistanie. This lady changed my life actually.
A ta kobieta też zmieniła bardzo mocno moje życie. Her name is Asia Bibi. Ma na imię Asia Bibi. You can Google on internet and YouTube. Możecie wyszukać ją w internecie, jeżeli chcecie. She's very poor Christian lady. Bardzo biedna chrześcijanka. She has five small daughters. Ona ma 5 małych córek. She was working in village side. Pracowała we wsi pewnego dnia. And one day she drink one glass of water. I napiła się tam szklanki wody. And when Muslim lady she came to her and she said, why you drink with this glass? It's for Muslim people. I podeszła do niej muzułmanka i zapytała ją, dlaczego ty pijesz z tej szklanki? To jest tylko dla muzułmanów. And they called police. Zawołali policję. And they claim her blasphemy case. I oskarżyli ją o bluźnierstwo. And they catch her. Złapali ją. And from 2009 until now she's in prison. I od 2009 roku aż do dzisiaj ona przebywa z tego powodu w więzieniu. Almost 10 years now. Prawie 10 lat teraz. She's in prison because she belongs to Jesus. Jest w więzieniu dlatego, że kocha Jezusa. She's in prison because she's a Christian. Jest w więzieniu dlatego, że jest chrześcijanką. This is the governor of Pakistan. To jest gubernator w Pakistanie. And this governor said, no, she must be free. I on mówił o tym, że trzeba ją uwolnić. And this is his bodyguard. A to jest jego ochroniarz. And this bodyguard killed this governor. I ten ochroniarz zabił tego gubernatora. And his bodyguard name is Mumtaz Qadri. A ten ochroniarz ma tak właśnie na imię. And I was also Qadri because we have same ministry. Tak, i on był ze mną związany, bo byliśmy w tej samej misji muzułmańskiej. And people from in Pakistan, they was doing many demonstration against her that she must be die. I wielu ludzi w Pakistanie protestowało, nalegając na to, żeby ją zabić, żeby rząd ją zabił. And in Athens also we come together all other ministry, all other mosque, and we said we want to make one demonstration out of Pakistani in Athens that she must be die in Pakistan. I w Pakistanie my jako ta misja muzułmańska tam też zrobiliśmy takie protesty przed ambasadą Pakistanu, żeby zmusić rząd do tego, żeby zabił tą kobietę. And this was my question to all my Muslim brothers and sisters. I said, there is no forgiveness for her. Ale w tym wszystkim zadawałem pytania moim braciom muzułmanom i pytałem, czy nie ma dla nich żadnego przebaczenia. I start reading Quran and Hadith. Hadith is the second book of Quran. What Muhammad did in his life and what he said in his life. Czytałem Koran i Hadisy. Hadisy to jest druga część Koranu, która mówi o tym, co Muhammad robił i co mówił. And according Quran and Hadith, she have to die. Ale według Koranu i Hadisów ona musi umrzeć. One night I had my last evening prayer. I pewnego dnia miałem swoją ostatnią wieczorną modlitwę. I read Quran and Hadith. Czytałem ten Koran i Hadisy. I couldn't find forgiveness for her. Ale nie mogłem tam znaleźć przebaczenia dla niej. And I closed the Quran. Więc zamknąłem Koran. I said, God, this is not your word. Powiedziałem, Boże, to nie może być Twoje słowo. I said, God, I know Christians are not good. Powiedziałem, Boże, wiem, że chrześcijanie nie są dobrzy. That they believe Jesus is Son of God and He is God. Wierzą, że Jezus jest Synem Bożym i Bogiem. But this is not good, we kill them. Ale to nie jest dobre to, że my ich zabijamy. I have two friends, they was from India, they was sick. Miałem dwóch takich przyjaciół, którzy są z Indii i oni byli Sikhami. And I was trying to convert them to Islam. Ja chciałem nawrócić ich na Islam. Even the Sikh, they was better than me. Ale nawet oni byli w nawracaniu innych lepsi ode mnie. And I talked to them, I said, can I go your worship place to know your God? Bo poszedłem do nich i zapytałem ich, czy mogę iść do waszej świątyni i uwielbiać waszego Boga? And they invite me there and they give me discipleship training and I start worshiping their God. Więc oni zaprosili mnie do swojej świątyni, dali mi taki kurs uczniostwa i uwielbiałem ich Boga. And then another friend, I was trying to convert him to Islam. He was Hindu and he took me in his temple. A inny mój przyjaciel tam był Hindusem i on zabrał mnie do swojej świątyni, żebym uwielbiał jego Boga. One day I was sitting on my sitting on the table with my boss. I kiedy pewnego dnia siedziałem z moją szefową przy stole, and was eating, and she said, Imam, may I ask you one question? Kiedy jedliśmy, zapytałem ją, czy ona mnie zapytała, przepraszam, czy mogę ci zadać jedno pytanie imamie. She said, Imam, why you not going for your prayer? Ona zapytała imamie, dlaczego nie chodzisz na swoją modlitwę? If you have some problem with us, you can talk, but you can go for your prayer. Powiedziała, że jeżeli masz z nami jakiś problem, możesz z nami porozmawiać o tym, ale chodź na swoją modlitwę. Her name is Elena. Ona ma na imię Elena.
And I said, Elena, please forgive me. I powiedziałem jej: Elena, wybacz mi proszę. Many times you call me, go for your prayer. Wiele razy, kiedy ty mówiłaś mi, żebym szedł na modlitwę. I was not praying for you, I was against you. Ja się nie modliłem za was, ja byłem przeciwko wam. I was trying to kill you. Chciałem was zabić. And she was sitting on the other side and she came to me. Ona siedziała tak naprzeciwko, ale wstała i podeszła do mnie. And she gave me one hug. Przytuliła mnie. And she said, Imam, no problem what you was doing. I powiedziała: Imamie, to nic nie szkodzi, że tak robiłeś. You are like our son and we love you. Dla nas jesteś jak nasz syn i my ciebie kochamy. And I said, if you love me, help me, what can I do? Where is God? I więc ja ją zapytałem wtedy: skoro mnie kochasz, dlaczego, powiedz mi, pomóż mi znaleźć Boga, gdzie jest Bóg? And she said, do you know I'm Christian? A ona powiedziała: wiesz, że jestem chrześcijanką? I said, I know you are Christian and I know you are not good. Więc powiedziałem: wiem, że jesteś chrześcijanką i nie, że nie jesteś dobra. Because you believe in Bible and Bible is changed and you believe that Jesus is son of God and he's not. Bo ty wierzysz w Biblię, a według islamu Biblia jest zmieniona. Wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym. And she said, Imam, I'm not trying to convert you to Christianity. Ale ona powiedziała: Imamie, ja nie chcę ciebie na siłę nawrócić na chrześcijaństwo. I would love to just help you. Ale ja chcę ci po prostu pomóc. And she said, you don't have to go place to place and find God. I ona powiedziała: nie musisz chodzić z miejsca na miejsce po to, żeby znaleźć Boga. God is on your door. Powiedziała: Bóg stoi u twoich drzwi, przy twoim sercu. And he's knocking your door. I kołacze, puka do twoich drzwi, do just twojego open serca. Your heart and let him in. Otwórz swoje serce i wpuść go. And pray to him. I oddaj jemu chwałę. And ask him, show me where are you. I proś go, żeby ci pokazał, gdzie on jest naprawdę. I said, oh, okay, this is a good way. No ja sobie pomyślałem i powiedziałem: no dobrze, no spróbuję, tak, to jest dobry sposób. I start praying, więc zacząłem się modlić. But this time my prayer was different. Ale tym razem moja modlitwa była inna. This time I didn't wash, I didn't clean, I didn't go to mosque, I didn't pray with the time, I was praying. Tym razem nie tak jak wcześniej, jako muzułmanin, nie obmywałem się rytualnie, nie chodziłem do meczetu, nie poświęcałem odpowiedniego czasu na to, tylko po prostu się modliłem. My prayer was, I said, God, I know you are. I w mojej modlitwie mówiłem: Boże, ja wiem, że ty jesteś. But I can't see you. Ale nie widzę ciebie. I said, God, I have three ways to go. I mówiłem: Boże, ja znam tylko trzy sposoby. Show me where are you. Pokaż mi, gdzie ty jesteś. Mas, gurdwara, or temple. Czy jesteś w meczecie, czy jesteś w kurduarze świątyni Sikhów, czy jesteś w świątyni hinduskiej. But I know you are not in the church. Ale przecież wiem, że nie jesteś w kościele. This was my prayer. No, tak się modliłem wtedy. In that time I didn't read Bible my whole life because I don't believe in Bible because I said Bible is changed. Wcześniej nie czytałem w ogóle Biblii, bo wierzyłem całe swoje życie, tak jak muzułmanie, że Biblia jest zmieniona. But there was a promise from God. He was calling me and he was talking to me every day. Ale w Biblii jest pewna obietnica o tym, że Bóg do mnie wołał i wołał do mnie codziennie. I would love to read in Urdu. Chciałem przeczytać to w Urdu. Jeremiah 29, verse 11, 12, and 13 and 14, first part. Kyunki main tumhare haq mein apne khayalat ko janta hoon, Khudawand farmata hai. Yani salamati ke khayalat burai ke nahi, taake main tumko nek anjaam ki umeed bakshu. Tab tum mera naam loge aur mujhse dua karoge aur main tumhari sununga aur tum mujhe dhoondoge aur paoge jab pure dil se mere talab hoge aur main tumko mil jaunga. Khudawand farmata hai. Amen. Amen. To ja przeczytam po polsku. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan. Ja się zaczynałem modlić i to była taka obietnica Boża dla mnie w Biblii. And after some time God gave me answer of my prayer. I po jakimś czasie Bóg dał mi odpowiedź na moją modlitwę. I was sleeping in my room with my two Muslim friends from Pakistan. Spałem wtedy w pokoju i tam było też dwóch moich przyjaciół z Pakistanu, muzułmanów. And I had a dream.
I miałem wtedy sen, that I'm going on a big street, że idę wielką ulicą. And there was many shop, i było tam wiele, wiele sklepów. And one shop was very bright. Ale jeden z tych sklepów był bardzo taki świetlisty, światłość od niego była. I went there, I saw this shop was full of diamond, gold, silver and jewelry. I ja poszedłem do tego sklepu i zobaczyłem, że tam jest pełno diamentów, klejnotów i różnej biżuterii. And one young man was standing in this shop with a beautiful face. I w środku stał pewien młody mężczyzna, miał piękną twarz. And I look at him, I said, oh, he's a rich man. Ja popatrzyłem na niego i pomyślałem, no, to jest bogaty człowiek. And he looked at me and he gave me his hand. On popatrzył na mnie i wyciągnął swoją dłoń do mnie. And he called me by my name. I wezwał mnie po imieniu. And he said, Harun, come to me. I powiedział, Harun, przyjdź do mnie. I said, oh, he's rich man and he know my name. Ja pomyślałem sobie, no to jest bogaty człowiek i on zna moje imię. I went there, I said, sir, you know my name? Podszedłem i zapytałem, panie, ty znasz moje imię? And he said, I know everything about you. On powiedział, ja wiem wszystko o tobie. And he said, you can buy everything here. I on powiedział, możesz tutaj kupić wszystko, co chcesz. Everything is free for you. Wszystko dla ciebie tutaj będzie za darmo. He took one big bag and he filled up everything whatever he had. Więc on wziął taką wielką torbę i załadował do tej torby wszystko, co tam było. And he gave it to me and he said, take it, it's free for you. Dał mi tą torbę i powiedział, weź, to jest dla ciebie, za darmo. I took this bag, I was going my home. Więc ja wziąłem tą torbę od niego i szedłem już do domu. But what I was looking, it was not a dream. Ale to było tak realne, jakby to nie był sen. It was more than dream because my eyes was open. I can see it is real in my life. To było czymś więcej niż sen, bo czułem się, jakby miał otwarte oczy, jakby to było realne w moim życiu. During this time, my two friends they wake up before me and they call me. They said, "Imam, imam, wake up!" Ale w tym czasie tych dwóch moich przyjaciół z Pakistanu, którzy byli w pokoju, obudzili mnie i mu wołali: "Imamie, imamie, obudź się!" And I wake up. Więc ja się obudziłem. And they said, have you seen our room was very bright and somebody came to our room? I oni zapytali, widziałeś nasz pokój? On był pełen światłości i ktoś do niego wszedł. I wake up. Więc kiedy ja się obudziłem, I said, oh my gosh, it was a dream. Powiedziałem, o nie, to był tylko sen. I lost my whole money. Całe pieniądze przepadły. I said, leave me, I'm gonna go to sleep. Ja powiedziałem im, zostawcie mnie, ja chcę iść spać z powrotem. I go to sleep again. Więc znów poszedłem spać. This man, he came again in my dream. Ale ten mężczyzna znów do mnie przyszedł we śnie. He called me again by my name. I znów wezwał mnie po imieniu. And he said, Harun, i on powiedział, Harun, come in the church. Pójdź do kościoła. When he said, come in the church, i kiedy on powiedział, pójdź do kościoła, I wake up again. To znów się obudziłem. And I felt, i poczułem, that somebody touched my heart, jakby ktoś dotykał mojego serca. And give me the peace. I dał mi, wypełnił mnie pokojem. The peace I was looking for a long time. Pokojem, którego szukałem od tak długiego czasu. Next day I go to my boss. Więc następnego dnia, kiedy poszedłem do mojej szefowej, and I said, and I share my dream. I opowiedziałem jej te sny. I said, Elena, can I go one church? I to zapytałem ją, Elena, czy ja mogę iść do kościoła? She said, yeah, you can go to church. Ona powiedziała, no tak, oczywiście, że możesz iść do kościoła. I said, how can I go to church? I'm an imam and I'm Muslim. Ale jak ja mam iść do kościoła? Jestem muzułmaninem, jestem imamem. And she said, imam, this house is not just for Christian people. A ona powiedziała o kościele, że imamie, ten dom nie jest tylko dla chrześcijan. This house is for every nation. Ten dom jest dla każdego narodu. She said, today is Friday, we can go on Sunday. No powiedziała, dzisiaj jest piątek, możemy pójść do kościoła w niedzielę. It was these 2 days for me was like 2 years. A te 2 dni dla mnie były jak 2 lata. Because I have never been in the church. Bo ja nigdy w kościele nie byłem. I was thinking, I said, I don't know how they read Bible, I don't know how they wash, I don't know how they clean. Myślałem sobie, nie wiem, jak oni czytają Biblię, nie wiem, jak się obmywają rytualnie, jak są czyści. I don't know which direction they pray. Nie wiem, w którym kierunku oni się modlą. Because I was praying my whole life direction Mecca. Bo ja przez całe swoje życie modliłem się w kierunku Mekki. Even I was living in Athens, but I was praying direction Mecca. Nawet jak mieszkałem w Atenach, to modliłem się w kierunku Mekki. And I said, I don't know which Mecca they are praying. I nie wiedziałem, w kierunku jakiej Mekki oni się, ci chrześcijanie, modlą. I don't know what can do it. What can I do there? Nie byłem w kościele, więc nie wiedziałem, co tam mam robić. First time in my life I came to church. I wtedy po raz pierwszy w swoim życiu poszedłem do kościoła. People were standing and they was worshiping with the music. Ludzie tam stali i trwało uwielbienie, była też muzyka.
And my whole life I was preaching against music, that music is forbidden, Allah don't like music. A całe życie jako imam nauczałem tego, że muzyka jest zła i Allah nienawidzi muzyki. And I came to church and they was worshiping with the music. Więc ja przyszedłem do kościoła, a tam było uwielbienie z muzyką. And I said, oh, I'm 100% sure I'm in wrong place. I pomyślałem od razu, że na pewno jestem w złym miejscu. But my heart was saying, you call me, come in the church. I'm in the church. What can I do now? Ale w moim sercu mówiłem Bogu: Boże, ty zawołałeś mnie, żebym przyszedł do kościoła, więc jestem w kościele. Pokaż mi, gdzie ty jesteś. I come on the front side. Więc ja poszedłem do przodu kościoła. And I start looking on the front, and there was one big cross. Zacząłem rozglądać się tam z przodu i tam był z przodu taki wielki krzyż. And I said, what is this cross about? I zacząłem się pytać, o co chodzi z tym krzyżem? And God took me again in vision. I wtedy Bóg dał mi znów wizję. I saw this cross was not a cross. Zobaczyłem, że ten krzyż nie jest krzyżem. It was a big king throne. To był wielki królewski tron. And one king was sitting on this throne. I na tym tronie siedział król. And he was the same person who was in my dream. I to była ta sama osoba, która wcześniej była w moich snach. And he was opening his arm and he called me again by my name and he said, Harun, my son, come to me. I on otworzył przede mną swoje ramiona i znów wezwał mnie po imieniu i mu powiedział: Harun, przyjdź do mnie, mój synu. I'm waiting for you for a long time. Tak długo na ciebie czekałem. And I look at him, he was very holy. I kiedy ja popatrzyłem na niego, on był bardzo święty. I look myself like open book, I can see every sin in my life what I did. I wtedy popatrzyłem też na siebie i całe swoje życie widziałem jak otwartą księgę i widziałem tam każdy grzech, który uczyniłem w życiu. And I said, God, how can I come to you? I'm sinner, you are holy. I powiedziałem: Boże, jak ja mam do ciebie przyjść? Przecież ty jesteś święty, a ja jestem grzesznikiem. And he said, my son, give me all your sin. I on powiedział: mój synu, oddaj mi swoje wszystkie grzechy. And I promise you, I forgive your sin. I obiecuję ci, one są już przebaczone. I accept my sin. Więc ja przyjąłem, że to są moje grzechy. And in one second, all sin were gone. I w tym momencie wszystkie grzechy zniknęły. He forgive my sin. On przebaczył mi moje grzechy. My brother and sister, drodzy bracia i siostry, you can imagine. Spróbujcie sobie wyobrazić. 22 years. Przez 22 lata. 22 years. 22 lata. I memorized whole Quran. Zapamiętałem cały Koran. 22 years I was praying 5 times a day. Modliłem się 5 razy dziennie. 22 years I was practicing Islam very good. Przez te 22 lata byłem bardzo dobry w przestrzeganiu prawa islamu, prawa Koranu. I was following 5 pillars of Islam. Przez ten czas przestrzegałem 5 filarów islamu. 22 years I was trying to don't touch, don't eat, don't drink, don't see, like every single thing what Islam was teaching me. Przez 22 lata cały czas przestrzegałem zasad, czego co wolno dotykać, co wolno robić, czego nie wolno dotykać, czego nie jeść, nie pić. But sin was still there. Ale nadal mój grzech był blisko mnie. Because of sin, I decided to go to jihad and kill myself. To właśnie z powodu grzechu, który czułem, chciałem wziąć udział w dżihadzie i zabić się. Because of sin. Z powodu grzechu. But nobody come to me 22 years and said, Jesus died on the cross because of your sin, you don't have to cry anymore. Ale nikt nie przyszedł do mnie przez te 22 lata, kiedy ja płakałem z powodu grzechu i nie powiedział: nie musisz już płakać, bo Jezus wziął na siebie twoje grzechy i umarł za twoje grzechy. But after 22 years God appeared himself to me. Ale po 22 latach Bóg sam mi się objawił. And in 2010 Jesus accepted me. I to był 2010 rok, kiedy Jezus przyjął mnie. I didn't accept Jesus, he accepted. To nie ja go przyjąłem, to on przyjął mnie. I stopped my ministry in Athens. I wtedy zaprzestałem już swojej misji tam w Atenach. And I went back in Pakistan in 2010. I wróciłem do Pakistanu w 2010 roku. And my father, nobody knows that I'm following Jesus. I wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że podążam za Jezusem, że jestem chrześcijaninem. And my father said, no problem, I have one mosque and you are imam like before. I mój tata powiedział: w porządku, ja mam meczet i będziesz tam imamem. And he said, you have to marry with your first cousin and I marry with my first cousin. I on mi nakazał, że muszę poślubić moją kuzynkę, więc się z nią ożeniłem. But I find a church, underground church in Pakistan. Ale w tym czasie znalazłem też podziemny kościół w Pakistanie. There is big churches in Pakistan for Christian people. Tam są takie duże kościoły dla chrześcijan, dla tych ludzi, którzy urodzili się w rodzinach chrześcijańskich. But for me as a
converted, it was not possible to go to church. Ale dla mnie, byłego muzułmanina, nie mogłem iść do tego dużego kościoła. It was very dangerous. To było bardzo niebezpieczne. But some Christian people, they was giving me teaching in hiding place. Ale byli chrześcijanie, którzy w ukryciu nauczali mnie, co mówi Biblia. This was our underground church. I to był nasz podziemny kościół. And but long story short, they find me in the church. Ale skracając tą historię, znaleziono mnie w tym kościele. They bring me home. Zabrali mnie do domu. They start a lot of questioning. I zaczęli zadawać mnóstwo pytań. The question I had before. Pytania, które słyszałem już wcześniej. Like Bible is changed, Quran is last book. I pytali, czy wierzysz nadal, że Biblia jest zmieniona, czy Koran jest świętą księgą dla ciebie? Muhammad is last prophet. Czy Mohamed jest ostatnim prorokiem? Jesus not son of God and he's not God. Czy Jezus jest tym Synem Bożym, czy nie? Jak ty uważasz? And they said, what do you say about Jesus? He's God? I oni pytali, co ty uważasz o tym Jezusie? Czy dla ciebie Jezus jest Bogiem? And I said, I don't know nothing about Jesus because I just start reading Bible. A ja im mówię, że ja nie wiem za wiele na temat Jezusa, bo ja dopiero zacząłem czytać Biblię. But I read one story from Bible. Ale czytałem tam jedną historię. One blind man, he came to Jesus. Pewien niewidomy przyszedł do Jezusa. And he said, Jesus, I wanna see. I on powiedział, Jezu, ja chcę przejrzeć, ja chcę widzieć. And Jesus healed him. I Jezus go uzdrowił. And he went to back his village. A on wrócił do swojej wioski. And the people asked him, what do you say about this man? I ci ludzie z wioski zapytali go, co ty nam powiesz o tym Jezusie? And this man, he said, I don't know nothing about him. Ale on powiedział, ja nic o nim nie wiem. I know just that. Ja wiem tylko tyle. I was blind. Że byłem ślepy. Now I see. A teraz widzę. I said I don't know nothing about him. He's God or not. Ja powiedziałem, że ja nie wiem nic na temat tego, czy on jest Bogiem, czy nie. But I know just that. Ale wiem tylko tyle. I was sinner. Że byłem grzesznikiem. And he died on the cross because of my sin. A on za mnie umarł na krzyżu za moje grzechy. And they said, okay, what about Muhammad? Więc oni powiedzieli, no dobrze, ale co z Mohamedem? And I said, Muhammad, even he don't know about himself. I powiedziałem, Mohamed, on nawet sam nie wiedział wiele na temat Jezusa. Even Muhammad, all his life, he was crying about sin. Nawet on przez całe swoje życie płakał z powodu grzechów. And after that, everyone started beating me. I potem już wszyscy zaczęli mnie bić. First wound in my life is here and here. Pierwsze rany w moim życiu doznałem tutaj na czole, they tu broke i tu. My arms, they broke my legs. Połamali moje ręce, połamali moje nogi. My rib was broken. Moje żebra z tyłu były złamane. And I was almost dead. I prawie umierałem. And they threw me out of home. I wyrzucili mnie z domu. And somebody bring me hospital. Ktoś, nie wiem kto, zabrał mnie do szpitala. After 7 months I start walking very good. I przez 7 miesięcy byłem przykuty do łóżka, ale po 7 miesiącach mogłem znów chodzić. And 1-2 months later my cousin he called me and he said, Harun, come back your home, you have son, you can see your son. I po 2 miesiącach potem pewien człowiek zadzwonił do mnie i powiedział, wróć do domu, bo masz tam przecież syna, przyjdź zobaczyć swojego syna. I went back my home to see my son. Więc pojechałem do domu, żeby zobaczyć syna. But nobody loved me. Ale tam nie było miłości dla mnie. I love to see my son. Ja chciałem zobaczyć syna, bo go kochałem. It was 2011, 27 of Ramadan. To był rok 2011, 27 dzień Ramadanu. It was the same time like this. I to był też podobny czas jak teraz tutaj. I was driving car in the city side. Wtedy, kiedy jechałem samochodem przez miasto. And one young man he came to my car and he have AK-47 Kalashnikov. Wyszedł naprzeciwko mnie młody mężczyzna, który miał w dłoniach karabin Kalashnikov AK-47. And he stopped my car. I ten człowiek zatrzymał mój samochód. I came out. Więc ja wysiadłem. He was just 2 meters far from me. A on był ode mnie zaledwie 2 metry. And he started a lot of questioning. I zaczął zadawać mi mnóstwo pytań. And hundreds of people they was watching around us. A około setka ludzi stała naokoło i obserwowała to. And after some questioning he said Allahu Akbar, Allahu Akbar. I po wielu pytaniach on zaczął krzyczeć do mnie Allahu Akbar, Allahu Akbar. When they kill somebody they said Allahu Akbar. Bo kiedy oni zabijają kogoś to właśnie w ten sposób krzyczą. When he said Allahu Akbar, Allahu Akbar I closed my eyes and I started crying and praying. I wtedy ja zamknąłem swoje oczy i zacząłem płakać i zacząłem się modlić. And I was waiting. I czekałem. I don't know how long time does take 1 second, 1 minute or 5 minutes. Nie wiem, ile czasu to trwało, czy to trwało sekundę, minutę, czy 5 minut. I was just crying and praying. Ale ja po prostu płakałem i się modliłem. And another man he came to me and he said, "Hey man, run, his gun is not working." I wtedy pewien człowiek podbiegł do mnie i zawołał: "Hej człowieku, uciekaj, to jego karabin nie działa." And I opened my eyes. Otworzyłem oczy. And I saw. I zobaczyłem.
He was trying and his first bullet was jammed. Jak ten człowiek z karabinem siłuje się z nim, bo zamek się zaciął. AK-47 Kalashnikov never stop. Kałasznikowy AK-47, te karabiny nigdy się nie zacinają. My God stopped his gun. To mój Bóg zatrzymał jego karabin. And this man was sent by my ministry to kill me. A ten człowiek został wysłany przez moją misję muzułmańską po to, żeby mnie zabić. I went back my home. Więc ja wróciłem do domu. And after 3-4 days. I po 3-4 dniach około. An evening my friend he called me and he said, Harun, we are on the way and we will kill you tonight. Wieczorem mój przyjaciel do mnie zadzwonił i powiedział mi, Harun, jesteśmy, jedziemy do ciebie i chcemy cię zabić. And God used him to call me. I to niesamowite, że Bóg użył jego po to, żeby do mnie zadzwonił. I turned off my phone and I started crying. Więc wtedy wyłączyłem swój telefon i zacząłem płakać. I said, God, tonight is my last evening. I modliłem się i mówiłem, Boże, to jest mój dzisiaj ostatni wieczór. And suddenly Holy Spirit came and said to me and he said, Harun, my son, leave your home right now. I w pewnym momencie Duch Święty powiedział mi wyraźnie, Harun, uciekaj ze swojego domu teraz. And I left my home. Więc ja opuściłem szybko swój dom. It was very hard for me to leave my home. Ale to było ciężko zostawić swój dom. But God sent people to protect me and to help me to find place to place. Ale Bóg postawił na mojej drodze ludzi, którzy ukrywali mnie od jednego miejsca do drugiego. And some Christian people they bring me their home and they was hiding me home to home. Ci chrześcijanie zabierali mnie do swoich domów i ukrywali mnie od jednego domu do drugiego. My brother and sister in from Pakistan they took a big risk to protect me. Moi bracia i siostry z Pakistanu podjęli bardzo wielkie ryzyko, ukrywając mnie. And after 6 months when I got fatwa. A po 6 miesiącach wydano na mnie taki oficjalny dokument muzułmański, fatwę, and they said, if somebody find him, shoot him. Który mówi o tym, że jeżeli ktoś mnie znajdzie, jakiś muzułmanin, to może mnie zastrzelić. Then I left my country. Wtedy musiałem opuścić swój kraj. I was 2 months prison in Iran. Byłem przez 2 miesiące więziony w Iranie. I was 3 months prison in Turkey. 3 miesiące więziony w Turcji. In 8 months I came to Germany. A po 8 miesiącach na piechotę przyszedłem do Niemiec. And 2014 in April. A kiedy już mieszkałem w Niemczech, to w 2014 roku w kwietniu. 4 Muslim people they came to my home and they kidnapped me from my home. 4 muzułmanów przyszło do mnie do domu i porwało mnie. It was a big van. Wrzucili mnie do takiego wielkiego vana. And then they start asking questions. I znów zaczęli zadawać te pytania. They know everything about me. Oni wiedzieli wszystko o mnie. And after this question they start beating me. A po tym jak przestali zadawać pytania, zaczęli mnie bić. And my head was broken 4 times here. W czterech miejscach tutaj moja czaszka była połamana. And lot of blood was running. I bardzo wiele krwi ze mnie wyciekało. And then they stabbed me with the knife. I oni zaczęli dźgać mnie nożem. 3 times in my stomach and 1 time here. 3 razy w brzuch i 1 raz tutaj w ramię. And I was almost dead. I znów prawie nie żyłem, prawie umarłem. They threw me out of my car. Wyrzucili mnie z samochodu. Somebody find me on the roadside and they bring me hospital. Znów ktoś znalazł mnie na poboczu przy drodze i zabrał mnie do szpitala. And next day I wake up. A następnego dnia, kiedy się obudziłem, I said, oh, I'm still alive. Powiedziałem, no, nadal żyję. Doctor said, don't move, you are still alive. A lekarze powiedzieli, nie ruszaj się, bo nadal żyjesz. I said, hallelujah, God, if you are with me, nobody kill me. A ja powiedziałem, hallelujah, Boże, skoro Ty jesteś ze mną, to nikt mnie nie zabije. My brother and sister. Drodzy bracia i siostry. In the beginning I told you that this is not my story, this is my Jesus story in my life. Na początku powiedziałem wam, że to nie jest moja historia, to jest historia mojego Boga, mojego Jezusa w moim życiu. This is my God story in my life. To jest historia mojego Boga w moim życiu. We don't know each other before. My nie znaliśmy się wcześniej. This was not an accident. I to nie jest przypadek, że tu jestem. This was a God plan to bring me here. To jest Boży plan po to, żebym mógł tu być. To encourage you how great God is. Po to, żeby zachęcić was do tego, żebyście wiedzieli, jak wspaniały Bóg jest. They tried to kill me 4 times. 4 razy próbowano mnie zabić. But God gave me 4 times new life. Ale 4-krotnie Bóg dał mi nowe życie. I was on the way 8 months and I was sick, I was thirsty, I was hungry, but God was with me every second. Kiedy szedłem do Niemiec na piechotę przez te 8 miesięcy, Bóg był zawsze ze mną, chociaż ja byłem chory, głodowałem, to Bóg był zawsze ze mną. I was the radical Muslim in Islam.
Wcześniej, wyznając islam, byłem radykalnym muzułmaninem. I never wanna come in Christ and follow Jesus. Nigdy nie chciałem wtedy zostać chrześcijaninem. But what happened? Ale co się stało? He changed my life. Bóg zmienił moje życie. How changed my life? Jak on zmienił moje życie? And who changed my life? I kto zmienił moje życie? It was two things happened in my life. To były dwie rzeczy, które się wydarzyły. Just want to encourage you, two things happen in my life. Dwie rzeczy, do których chcę was zachęcić, które zmieniły moje życie. The first thing. Pierwsza z tych rzeczy. Is a love. To jest miłość. Love in Christ. Miłość dawana innym ludziom w Chrystusie. Love without Christ is not love. Miłość bez Chrystusa nie jest prawdziwą głęboką miłością. This Christian lady in Athens, she loved me very much. Ta kobieta, moja szefowa w Grecji, ona bardzo dużo mi okazywała miłości. She was not trying to convert me to Christianity. Ona nie chciała na siłę nawrócić mnie na chrześcijaństwo. Even many times she said, Imam, go for your prayer. Przecież ona wiele razy mówiła nawet imamie, idź na swoją modlitwę, módl się. She was not trying to convert me to Christian. Ona nie chciała na siłę mnie nawrócić. She just loved me. Ona mnie po prostu kochała. And her love in Christ one time bring me one time to think about where I am. A to jej miłość w Chrystusie spowodowała, że zacząłem się w pewnym momencie zastanawiać. This love in Christ bring me one time to think about what is the truth. I to jej miłość właśnie sprawiła, że zacząłem się zastanawiać, co jest prawdą. And the second thing. A druga rzecz. Is a prayer. To jest modlitwa. In 2004. W 2004 roku. There was a big celebrate day after Ramadan. Po Ramadanie był taki wielki festiwal. And in our street there was a superman who was cleaning our street. I w naszym mieście był człowiek, taki biedny człowiek, który zamiatał ulicę. Because Pakistan Christian people they clean the street. Bo w Pakistanie chrześcijanie mogą co najwyżej zamiatać ulicę. And I came out from my home to go my mosque for prayer. Więc ja kiedy wychodziłem z mojego domu, żeby iść do meczetu, żeby się pomodlić. When I came out I saw this man, poor man, he was cleaning our street. Zobaczyłem tego biednego człowieka, który zamiata ulicę. And I said, oh, today is a big celebrate day and he's cleaning our street. I pomyślałem sobie, no dzisiaj mamy wielkie święto, on tutaj zamiata ulicę. And I said, he's a poor man, I give him some money. No pomyślałem, to biedny człowiek jest, dam mu trochę pieniędzy. When I give him money, kiedy dałem mu pieniądze, and he said, Imam, may I pray for you? To on powiedział wtedy, imamie, mogę się za ciebie pomodlić? He knew that I'm imam and he knew that I'm a very radical Muslim. On wiedział, że jestem imamem i że jestem bardzo radykalnym muzułmaninem. Even he knew my father and my grandfather as well. Wiedział też, że mój tata i mój dziadek są imamami. He didn't afraid, he didn't shame and he said, Imam, may I pray for you? Ale on się nie bał i nie wstydził się i tylko zapytał, imamie, czy mogę się za ciebie pomodlić? And I said, he's a Christian, how he can pray for me? Ja pomyślałem, no to jest chrześcijanin, jak on ma się za mnie modlić? Because this is not prayer time, his hands are dirty, the place are dirty. Przecież to nie jest czas na modlitwę. On ma brudne ręce, jego ubrania są brudne, to nie jest miejsce do modlitwy, bo jest brudne. And I said, okay, he's a poor man, make him happy. Ale pomyślałem, a to jest biedny człowiek, uszczęśliwię go trochę. And I said, okay, you can pray for me. I powiedziałem, dobra, możesz się o mnie pomodlić. And he started praying. I on zaczął się modlić. He said, God, thank you for this man, for this money and for this time. I on powiedział tylko, Boże, dziękuję ci za tego człowieka, za ten czas, który nam dałeś razem i za pieniądze. God, I pray for him. I powiedział, Boże, modlę się o niego. God, show him the way and truth and life. Boże, pokaż mu, co jest drogą, prawdą i życiem. I pray in Jesus' name. I modlę się o to w imieniu Jezusa. He said, Amen. Powiedział Amen. When he said Amen, i kiedy on powiedział Amen, I was very proud of myself. To ja byłem pełen dumy z siebie. I said, oh, he's a Christian, he don't know how he should pray. Pomyślałem, no to jest chrześcijanin, on nie ma pojęcia, jak się modlić. Because this is not prayer time. Bo to nie jest czas na modlitwę. It's not prayer place. To nie jest miejsce, w którym powinniśmy się modlić. He's dirty, he didn't wash, he didn't clean. On jest brudny, nie wyczyścił się, nie obmył się. And his prayer is very small prayer. A jego modlitwa była taka króciutka. He just prayed for me, God, show him the way and truth and life. On się tylko pomodlił, żeby Bóg mi objawił drogę, prawdę i życie. I said, oh, he's a Christian, he don't know how he should pray. Pomyślałem, to jest chrześcijanin, on nie ma pojęcia, jak się modlić. Because when I pray, bo kiedy ja się modlę, I clean, I wash. To się obmywam, oczyszczam się. I pray with the time. To modlę się przez pewien czas. For prayer, I go to mosque. Do tego, żeby się modlić, to idę do meczetu. My prayer is in Arabic. Moja modlitwa jest po arabsku. In my prayer, I read Quran. W mojej modlitwie ja czytam Koran.
But he prayed for me, God show him the way and truth and life. A on tylko się pomodlił, żeby Bóg pokazał mi, co jest, kto jest drogą, prawdą i życiem. Oh, he don't know how he should pray. On nie ma pojęcia, jak powinien się modlić człowiek. He prayed for me in 2004. Ale on pomodlił się za mnie w 2004 roku. God changed my life in 2010. A Bóg zmienił moje życie w 2010. And God showed me the time. I Bóg pokazał mi to w tym czasie. And he said, Harun, do you remember? Powiedział mi, Harun, pamiętasz? 6 lat temu one Christian man, he prayed for you. Pewien chrześcijanin pomodlił się za ciebie. And this is answer of his prayer. A to jest odpowiedź na jego modlitwę. I believe, ja wierzę, when he prayed for me, że kiedy on się za mnie pomodlił i powiedział tylko to, żeby Bóg mi pokazał, co jest drogą, prawdą i życiem. His prayer was full of gospel. Jego modlitwa, te słowa, które wypowiadał, były pełne Ewangelii. And I believe, when he prayed for me, i wierzę, że kiedy on się modlił za mnie, Holy Spirit jumped in my life, Duch Święty wskoczył do mojego życia and start working in my life. I zaczął działać w moim życiu. I never wanna come in Christ, ja nigdy wcześniej nie chciałem zostać chrześcijaninem, but his prayer changed my life. Ale jego modlitwa zmieniła it moje takes życie. Six year, to zajęło 6 lat. But changed my life. Ale to zmieniło moje życie. My brother and sister, drodzy bracia i siostry, tonight I want to encourage you, dzisiaj chcę was zachęcać, if you are trying to convert somebody, że jeżeli chcecie głosić komuś Ewangelię i nawrócić kogoś na siłę, you are wrong. To się mylicie. We cannot convert anyone. My nie możemy sami z siebie nikogo nawrócić na siłę. But I love to encourage you. Ale to, do czego chcę was zachęcać, who changed my life, ten, kto zmienił moje życie, he can change all world. On może zmienić cały świat. Just love them and pray for them. Kochajcie ich i módlcie się za nich. Sometimes we share gospel. Czasami dzielimy się Ewangelią. Sometimes we act as gospel. Ale czasem nasze życie powinno okazywać, czym jest Ewangelia. If many Muslim people every day coming to Christ, muzułmanie codziennie w wielkiej liczbie przychodzą do Chrystusa. You are the reason they are coming to Christ. To powodem tego jesteście wy. I am the reason they are coming to Christ. Ja jestem powodem tego, że oni przychodzą do Chrystusa. If they are not coming to Christ, ale jeżeli się tak nie dzieje, I am the reason to ja jestem they are not powodem tego, że oni nie przychodzą do Chrystusa. You are the reason i wy jesteście powodem tego. We have to show them Jesus in our life. Musimy im pokazać Jezusa w naszym życiu. We have to show them how we love our wife, our husband. Musimy pokazać im, jak kochamy naszych mężów, kochamy nasze żony. We have to show them how we respect our parents. Pokazać im, w jaki sposób szanujemy naszych rodziców. We have to show them how we take care of our neighbors. Jak kochamy, jak szanujemy naszych sąsiadów, jak się o nich troszczymy. This is a gospel. To jest Ewangelia. These things change life. Te rzeczy właśnie zmieniają życie. Things change my life. Te rzeczy zmieniły moje życie. My brother and sister, drodzy bracia i siostry, tonight God bring me here, dzisiaj Bóg mnie przyprowadził tutaj to present our brother and sister in Pakistan, po to, żeby opowiedzieć wam trochę o naszych braciach i siostrach w Pakistanie. In Pakistan, follow Jesus, w Pakistanie, jeżeli ktoś podąża za Chrystusem, jest chrześcijaninem, it's like this, you are standing before gun, to jest tak, jakby stanąć przed bronią, przed pistoletem i mówisz, tak, chcę iść za Chrystusem i nieważne, co się wydarzy. In Pakistan, thousands of Christian people, they are in prison because of blasphemy case. W Pakistanie tysiące chrześcijan są oskarżeni o bluźnierstwo i przebywają w więzieniu. But they are still very brave in their faith. Ale mimo to nadal wiernie trwają przy Chrystusie, w swojej wierze. Maybe they have they don't have three time to eat. Być może nie mają co jeść za wiele. But our church are full every day. Ale te kościoły są pełne każdego dnia. My brother and sister, don't forget our brother and sister in Islamic country. Drodzy bracia i siostry, nie zapominajmy o naszych braciach i siostrach w krajach islamskich. They are our brother and sister. Bo to nasi bracia i siostry.
They need your prayer. Oni potrzebują waszych modlitw. They need your support. Potrzebują waszego wsparcia. God have blessed you with a wonderful country. Bóg pobłogosławił was tym, że żyjecie w wspaniałym kraju. You have very much freedom to worship God. Macie tak wiele wolności do tego, żeby móc uwielbiać Boga. They don't have freedom. Oni nie mają tej wolności. They are in challenge every day. Przed nimi ich życie jest pełne wyzwań. Please pray for them. Więc proszę, módlcie się za nich. Not just for Pakistan. Please pray for all over the world the Christian people who are persecuted. Nie tylko za Pakistan, ale za wszystkie kraje, gdzie chrześcijanie są prześladowani. I'm so thankful for Open Doors. Jestem tak wdzięczny za Open Doors. They helped me a lot because I was suffering a lot. Oni wiele mi pomogli, bo wiele cię wycierpiałem. And I'm so thankful for my brother and sister who was praying for me. Jestem też wdzięczny za moich braci i siostry, którzy się za mnie modlili. The prayer is a big tool. I ich modlitwa jest wielkim narzędziem. This was my life, how I met Jesus. I to była taka część, w której chcę wam opowiedzieć o moim życiu, jak poznałem Jezusa. I will not take more time, just 10 minutes. Nie zabierę wam więcej czasu, zaledwie może 10 minut. What I'm doing now? I chcę opowiedzieć o tym, co robię teraz. I'm living in Germany since 5 years. Żyję w Niemczech od 5 lat. I'm studying master in theology. Studiuję i zdobywam swój tytuł w teologii. And I'm a pastor in church. Jestem pastorem w kościele. And God using me among Muslim people in Germany. A Bóg używa mnie pośród muzułmanów w Niemczech. As you know, in Germany more than 1.5 million refugees came. Jak wiecie, do Niemiec przybyło ponad 1,5 miliona uchodźców. And all of them there from Syria, from Afghanistan, Iran, from Pakistan. I oni wszyscy są z Iranu, z Afganistanu, z Syrii czy z Pakistanu. And God gives us a big opportunity to share gospel. I Bóg daje nam wielkie możliwości do tego, żeby dzielić się Ewangelią z nimi. Just wanna share with you about Afghanistan, just Afghanistan. Chciałbym się podzielić z wami tylko, jeżeli chodzi o Afganistan. Friend of mine, he was 18-year missionary in Afghanistan. Mój przyjaciel był 18 lat misjonarzem w Afganistanie właśnie. 18 years, just 3 people came to Christ. I przez ten czas z jego powodu tylko 3 osoby się nawróciły w Afganistanie. In 18 years after his wife, she got depression. Bo tak było tam trudno i po tych latach jego żona nawet popadła w depresję z tego powodu. And they came back. I oni wrócili z powrotem do Niemiec. They are working with us now. Oni teraz pracują z nami. Now we go every day reach Muslim people. A dzisiaj jest tak, że codziennie jeździmy do muzułmanów. And every day hundreds of people they coming to Christ. I codziennie setki muzułmanów nawraca się na chrześcijaństwo. Afghanistan is one of the hardest country in the world. Afganistan to jest pod względem życia dla chrześcijan jedno z najcięższych krajów. It is impossible to share gospel there. Tam jest niemożliwe, żeby dzielić się tak otwarcie Ewangelią. But now every day hundreds of Afghan, Iranian, Syrian they coming to Christ. Ale dzisiaj w Niemczech setki Afgańczyków, Irańczyków czy Syryjczyków przychodzą do Chrystusa. Churches in Germany, they are very active among refugee people. Kościoły w Niemczech bardzo prężnie działają pośród tych uchodźców. Just 2 years. I tylko w przeciągu ostatnich 2 lat in our church, nasz kościół we baptized more than 900 Muslim people. W naszym kościele ochrzciliśmy ponad 900 byłych muzułmanów. And in Germany they decided to send 80% refugee people to their country back. Ale rząd niemiecki postanowił, że odeśle 80% tych uchodźców wszystkich z powrotem do ich domów. And we are not trying to teach them how to become a member of the church. A kiedy oni się nawracają, to my nie chcemy ich uczyć tego, żeby byli tylko i wyłącznie członkami w kościele. I have one verse. Tak, tam był jeden wers. Mam taki jeden wers z przypowieści Salomona, 22 rozdział, 6 werset. To jest: wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. So we are, if we train our brother and sister come to church as a member. Więc gdybyśmy my uczyli ich tylko tego, żeby oni jako chrześcijanie byli tylko członkami kościoła, they will be member whole life. Oni byliby nimi
przez całe swoje życie. But if we teach them in the beginning how to make disciple who make disciple, ale jeżeli od początku nauczymy ich jak być uczniami Jezusa, po to żeby innych czynili uczniami Jezusa, they will be disciple maker whole life. To oni przez całe swoje życie będą nawracać innych i będą czynić innych uczniami. Because Germany they are going to send them back their country. Bo niemiecki rząd chce ich odesłać z powrotem do ich domów. But if they go back in Afghanistan, Iran, if they don't have church, they have no church even. A kiedy oni wrócą tam do swoich domów do Afganistanu i tam nie będzie, nie ma dla nich kościoła. How they can worship? To w jaki sposób oni mają uwielbiać Boga? If they don't have church, how they can share gospel with the other brother and sister? Jeżeli nie mają kościoła, to jak mają dzielić się z Ewangelią tam z muzułmanami? In the beginning, our church was full with all Muslim background believers. I kiedy zaczęliśmy tą pracę, nasz kościół był wypełniony byłymi muzułmanami, którzy się nawrócili. And German government they are trying to send them city to city every month. Ale tych uchodźców rząd niemiecki też przenosi z jednego miasta do drugiego regularnie. And one time our church was empty. I w pewnym momencie nasz kościół opustoszał. And we tried to call them, we said, why you not coming to church? Więc zaczęliśmy do nich dzwonić i zapytaliśmy ich, dlaczego nie przychodzicie do kościoła? And they said, yeah, we got transferred 200 km from Frankfurt. A oni powiedzieli, no bo odesłali nas jakieś 200 km od Frankfurtu. And we have no money, we have no train. I nie mamy pieniędzy, tam gdzie mieszkamy w wiosce, to nie ma nawet pociągu, żeby tam pojechać. They have many excuses. I było to wiele różnych wymówek. We prayed. Więc my zaczęliśmy się modlić. We mean we have one team, we're working together. Kiedy mówię my, mam na myśli nasz zespół, w którym działamy. God says, if people not coming to church, church can go to people. I kiedy się modliliśmy, Bóg nam powiedział wyraźnie, że jeżeli ludzie nie mogą przyjść do was, do kościoła, niech kościół przyjdzie do nich. We pack our church in van. Więc spakowaliśmy nasz kościół do samochodu, do takiego vana. And we go to near to the camp. I pojechaliśmy do tych obozów, stanęliśmy przed obozami. And we make tent like this. I rozkładaliśmy namioty takie jak tutaj. And we bring people from the camp to the tent. I zapraszaliśmy ludzi z obozów do tych namiotów. Because we are not allowed to go in the camp. Bo nam nie wolno udać się do środka, do obozu, żeby tam głosić Ewangelię. But they can come out. Ale oni mogą przyjść do nas. They come out and they learn how to share gospel with other brother and sister. I kiedy oni do nas przychodzą i się nawracają, uczymy ich, jak dzielić się Ewangelią z innymi tam ludźmi. This is our leadership training. We train from different camps. Tutaj mamy takie szkolenie dla liderów z różnych obozów. We trained them how to start simple churches in the camp. Uczymy ich tego, jak mają zacząć taki prosty kościół wewnątrz w obozach. Because we are not allowed to go in the camp, but they are living in the camp. Bo nam nie wolno tam do środka wjeżdżać i głosić Ewangelii, ale oni przecież tam żyją w tych obozach. And they started churches like this in the camp. I oni takie kościoły jak te tutaj zaczynają właśnie w tych obozach. We met in cafe. This is our church in cafe. My spotykamy się na przykład w kawiarni. To jest nasz kościół w kawiarni. This is our church. During the church time, we do our training. I także podczas nabożeństw, podczas tego spotkań tego kościoła szkolimy ich. And encourage them how to start home churches. I zachęcamy ich do tego i pokazujemy, jak zacząć kościół domowy. This is very funny story. We start church with these three brothers. To jest taka ciekawa historia. Z tymi trzema braćmi tutaj po środku zaczęliśmy kościół w obozie. This is in the camp. I to było właśnie wewnątrz, w środku, w obozie. These three brothers bring about 40 people to Christ. Ale tych trzech braci ponad 40 osób przyprowadziło do Chrystusa. This is our church in the park. To jest nasz kościół w parku. This is our China church because we met in a Chinese restaurant. To jest chiński kościół, bo spotykamy się w chińskiej restauracji. This is a church in the park. We sit on the floor and we worship and we read Bible together. To jest kościół w parku, bo tam się modlimy, uwielbiamy Boga i czytamy Biblię razem. This is a church in cafe. To jest znów kościół w kawiarni. This is a picture from the different camps and different cities. To są różne te kościoły z różnych miast i z różnych obozów. This is our training in the tent. I to jest jedno z takich szkoleń, które prowadzimy w naszych namiotach. This brother and sister, they are from Iran.
Ten brat i siostra, których tu widzicie, oni są z Iranu. And right away they get accept Jesus and right away we are trying to teach them how to do Lord's Supper. I kiedy tylko oni się nawrócili, nauczyliśmy ich jak sprawować pamiątkę wieczerzy pańskiej. This is our brother from Afghanistan. To są nasi bracia z Afganistanu. And they were 1 month old Christian. I oni byli tylko od miesiąca nawróconymi chrześcijanami. And right away we are trying to teach them how to do Lord's Supper. I od razu zaczęliśmy ich uczyć, jak sprawować tą pamiątkę wieczerzy pańskiej. This morning I was in one church and there was they had Lord's Supper with wine and wonderful bread. I kiedy dzisiaj rano byliśmy w innym kościele, w Wodzisławiu Śląskim, to tam była pamiątka wieczerzy pańskiej sprawowana takim chlebem i winem. In our church we are also use wine or grape juice and bread. W moim kościele we Frankfurcie też używamy chleba i wina albo soku z winogron. But in Afghanistan they don't have wine and grape juice. Ale w Afganistanie, ponieważ jest to muzułmański kraj, tam nie mają wina i nie mają takiego soku z winogron. How if they go back, how they do Lord's Supper? Więc kiedy oni by wrócili do swojego domu w Pakistanie, to jak mieliby bez wina sprawować wieczerze, pamiątkę wieczerzy pańskiej? We don't use fancy cup. Fancy cup. Tak, my nie używamy jakichś wyszukanych kielichów. We use very simple bowl. Używamy zwykłej prostej miski. You know what is this in this bowl? A wiecie co jest w tej misce? Chai. Herbata. Tea. Zwykła herbata, czaj. Because in Afghanistan they have just tea. Bo w Afganistanie mają tylko to. They don't have wine or grape juice. Nie mają tam wina czy soku z winogron. We are trying to help them to make simple churches. Więc chcemy, as possible. Chcemy nauczyć ich, żeby mieli takie postrzeganie kościoła, żeby to było proste, takie jak tylko to możliwe. This is a mom and daughter. Tutaj widzimy mamę i córkę. They are from one of Islamic country. Oni są z jednego z krajów islamskich. They accept Jesus. One nawróciły się, przyjęły Chrystusa. They was ready for baptism. I one były gotowe na to, żeby się ochrzcić. We give them training first. Więc my je nauczyliśmy, daliśmy im taki kurs, szkolenie. And this daughter, she baptized her mom. I ta mama ochrzciła, córka ochrzciła mamę. And then mom baptized her daughter. A potem mama ochrzciła córkę. Because if they go in Afghanistan, Iran, if they don't have pastor or elder, if somebody came to Christ, how they baptize them? Bo jak one wrócą do swojego domu i tam nie będzie pastora, który mógłby kogoś ochrzcić, to znaczy, że jak ktoś się nawróci na chrześcijaństwo, to nie ma szansy na to, żeby się ochrzcić? This is a church in Doner. To jest kościół w Doner Kebab. This is a church in McDonald. To jest kościół w McDonaldzie. We call McDonald Church. To jest tak nazywamy nasz kościół McDonaldowy. We start with the 3 people. Zaczynaliśmy tam z 3 ludźmi. And in 2 months there was about 40 people. I po miesiącu było tam ponad 40 osób. And all Muslim background believers. I to byli wszyscy chrześcijanie, którzy się nawrócili z islamu. And you can imagine if 40 people came to the McDonald was full with the people. I wyobraźcie sobie, jak te 40 osób przyszło do McDonalda, to McDonald był pełen. And we grab our coffees and we sit. I wszyscy zamówiliśmy kawę i usiedliśmy. And everyone has Bible. I każdy z nas miał Biblię. And we start reading our Bible. I zaczynaliśmy czytać nasze Biblię. And the servant there, they was very scared. They said, "Oh, what they doing? They are reading Quran?" I cała obsługa była przerażona, bo popatrzyła na nas i się zastanawiała, czy oni tam czytają Koran. Because our Bible looks like Quran because of alphabet. Bo nasza Biblia z powodu alfabetu wygląda trochę jak Koran. And one lady she said, "Are you Muslim? Are you reading Quran here?" Jedna kobieta zapytała nas: "Jesteście muzułmanami? Czytacie tu Koran?" And next week we came and we bring one big cross and we put on the table and we said, "This is our McDonald Church." Więc tydzień później, kiedy tam przyszliśmy, wzięliśmy taki krzyż, postawiliśmy na stole, żeby pokazać, że to jest nasz kościół w McDonaldzie. We are trying to help them if you don't have a big building. Chcemy im pomóc i nauczyć ich, że nawet jak nie mają tych wielkich budynków. If you don't have a big bell building, bo jeżeli nie macie takiego wielkiego kościoła z dzwonem, how to start churches? To uczymy ich tego, jak po prostu zacząć kościół, prosty kościół. Like very simple in the park, in the restaurant, in the cafe. W bardzo prosty sposób, w parku, w restauracji, w kawiarni. And also bringing Muslim people to in our community to learn how Christian live like. I też zapraszamy jak najwięcej muzułmanów, żeby oni zobaczyli, jak chrześcijanie naprawdę żyją. And this is our groups we started in 2016.
A to są takie grupy, które założyliśmy już w 2016 roku. And this is we started in we had 27 groups in 2017. A po ponad półtora roku w 2017 roku mieliśmy 27 grup. Just in last week I was here and my friend they called me and they said we start two new churches in the cafe. I w połowie tego tygodnia, jak już tutaj jestem w Polsce, moi przyjaciele do mnie zadzwonili i powiedzieli, że założyliśmy dwa kolejne kościoły w kawiarniach. Just one example. Jeden taki przykład. This is a Muhammad, his name is Muhammad. Tutaj w tym kółku u góry to jest Mohammed. And you can see Muhammad, how many people he led to Christ. I możecie zobaczyć, ile sam jeden Mohammed ludzi przyprowadził do Chrystusa. And then them, how many people led to Christ. A potem ile oni ludzi przyprowadzili do Chrystusa. This is a Behnam. Tutaj mamy Behnama. He is just 2 years Christian. Człowiek, który tylko 2 lata był nawróconym muzułmaninem, nawróconym chrześcijaninem. And this Behnam, he led he started 7 home churches. Ale ten Behnam on założył 7 nowych kościołów. In 2 years. W przeciągu 2 lat tylko. My brother and sister. Drodzy bracia i siostry. This is what I'm doing right now. To jest to, czym ja się zajmuję obecnie. God used take me from the darkness. Bóg wyrwał mnie z ciemności. And he's using me in the dark as a light. I używa mnie tam w tej ciemności pośród muzułmanów jako światłość. This is not about me, this is my God. Ale tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o to, jak wielki jest Bóg. Today I want to challenge you. Dzisiaj chcę wam rzucić takie wyzwanie. What about you? Co z wami? How many people you led to Christ? Ile osób wy przyprowadziliście do Chrystusa? It's not just Muslim people have to come Christ. Bo to nie tylko muzułmanie muszą poznać Chrystusa osobiście. How many people in Portland they don't know Jesus even? Ile osób w Polsce nie ma prawdziwej relacji z Chrystusem, nie zna naprawdę Chrystusa? Is that just pastor's job? Czy to jest tylko zadanie dla pastora? Or is that just evangelist's job? Czy to jest tylko zadanie dla kogoś, kto ma obdarowanie ewangelisty? I think as a Christian, as a follower of Jesus, we are all missionary. Wierzę, że my jako chrześcijanie wszyscy mamy powołanie, my wszyscy jesteśmy misjonarzami. This is all our job. To jest właśnie nasze zadanie. It's not late. Nie jest za późno. It's still time. Nadal jest czas. Just want to encourage you. Chcę was po prostu zachęcić. Many of your friend, they don't know about Jesus. Wielu z waszych przyjaciół być może nie zna Chrystusa. Many of your colleague work, they don't know Jesus. Wielu kolegów w pracy czy koleżanki nie znają Chrystusa. Many of your neighbor, they don't know Jesus. Wasi sąsiedzi może nie znają Chrystusa. Who wanna tell them about Jesus? Kto ma im opowiedzieć o Chrystusie? You are the person. To wy jesteście tymi, którzy mają im opowiedzieć o Jezusie. You are the person God have blessed you. To wami Bóg chce się posługiwać, chce was użyć. This is a good news. A to, co tu jest napisane, to jest dobra nowina. This is not a bad news. To nie jest zła nowina. This is a good news. To jest bardzo dobra nowina. Save your friends, your colleague, your neighbors. Ratujcie swoich przyjaciół, swoich kolegów z pracy czy swoich sąsiadów. And bring them to God. I przyprowadźcie ich do Boga, do Chrystusa. This is not our job that they accept Jesus or not. Wiecie, nie jest naszym zadaniem to, czy oni przyjmą tego Chrystusa, czy nie. Our job is we have to tell them about God. Nasze zadanie jest to, żeby im opowiedzieć o Bogu. And after that, Holy Spirit will work in their life. A potem już to Duch Święty będzie pracował w ich życiu. About my family. Wiele razy jest tak, że ludzie pytają mnie na przykład na temat mojej rodziny. I try many time to contact with my family, but i to jest tak, że z tą moją rodziną z Pakistanu wiele razy próbowałem się skontaktować. They make an official ceremony and they make a grave and they said you are dead from us and you are not our son. Ale oni tam urządzili ceremonię pogrzebową, jakby uśmiercając mnie, zrobili mój grób i dla nich ja nie żyję. And they don't accepted me anymore. I oni już mnie nie akceptują, nie chcą mnie. But God gave me a great family all over the world, my brother and sister. Ale Bóg dał mi wspaniałą rodzinę, moich braci i siostry na całym świecie. And I find a great family in Germany. I mam wspaniałą rodzinę w Niemczech. I get engaged. Zaręczyłem się. And 18 August I'm going to get married. I 18 sierpnia pobieram się, żenię się. Yeah. And you are invited. I zapraszam was. No, you're not. Yes.
So about Muslim people, they are very nice people. A jeszcze tylko chcę dodać jedną rzecz na temat muzułmanów. Oni są naprawdę miłymi ludźmi. I'm not here to tell you that Muslim people, they are not good people. Wiecie, bo ja nie chcę wam powiedzieć tutaj, że muzułmanie to źli ludzie. Or they are good, or they are bad. Że są dobrzy, czy że są źli. I'm here tonight to encourage you how great God is. Chcę was tylko zachęcić do tego, żebyście wiedzieli, jak wielki Bóg jest. I'm here to tell that my God is greater than anyone. Chcę wam powiedzieć, że nasz Bóg jest większy niż ktokolwiek inny. And Jesus loves everyone, even they are Muslim or Hindu or Sikh or Christian. A Jezus kocha każdego, niezależnie czy jest muzułmaninem, hindusem, sikhem czy kimkolwiek innym. And this is I learned from God's word. I to jest to, czego ja się nauczyłem z Biblii, ze Słowa Bożego. John 3:16 he said God loves Christians so much even he gave his only son for Christian. W Jana 3:16 jest napisane, że Bóg tak umiłował świat, że oddał swojego syna za nas, abyśmy w nim mieli żywot wieczny. No, he didn't say this. A, okej. Okay. Tak, bo on mówi, że o chrześcijanach, tak, że na chrześcijan dał swojego syna, ale tego nie powiedział tam. He said God loves the world. Bo tam jest napisane, że Bóg tak ukochał cały świat, a nie tylko chrześcijan. It's not a problem if they are far from God. To nie jest, chodzi o to, czy jesteśmy, jak daleko jesteśmy od Boga. But God still loves them. Ale jak oni są daleko od Boga, ale Bóg nadal ich kocha. They are like us. Są jak my. They need our love. Oni potrzebują naszej miłości. And they need to know gospel. Potrzebują usłyszeć Ewangelię. This is our job. To jest nasze zadanie. Thank you so much for your time. Dziękujemy wam bardzo za wasz czas. And God bless you. If you have any question, I'm here. I niech was Pan Bóg błogosławi. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to ja tu jestem. God bless you. Niech was Pan Bóg błogosławi.